Witam Was. Dzisiaj poopowiadam Wam o module 3 w dwuletnim treningu w technice Meissnera. Co jest celem tego modułu? Po pierwsze, temat przygotowanie emocjonalne, czyli nauczenie się, jak wejść w dowolnie wybraną, precyzyjnie określoną emocję. Na tym module również będziemy pracować nad improwizacjami Meissnerowskimi, czyli celem będzie Nauczenie się improwizacji w technice Meissnera, a w szczególności improwizacji Meissnerowskich, badających relacje międzyludzkie. Jakie korzyści płyną dla kursanta z tego etapu nauki? Przede wszystkim zrozumienie różnych relacji, czym one są i jak w ramach tych relacji zachowywać się, zachowując oczywiście, autentyczność i szczerość. Kolejną sprawą jak nie popadać w klisze. Często bywa tak, że na początku kursanci mówią no tak, ale prawniczka by tego nie powiedziała, tak, ale do mamy bym się tak nie odezwała. Czyli znalezienie tego środka, żeby nie wpadać w klisze relacji, tylko faktycznie nauczyć się działać z tym założeniem, że jesteśmy w takiej właśnie relacji innym człowiekiem. Kolejną umiejętnością jest research. Czyli co muszę się dowiedzieć? Ile informacji potrzebuję, nie za dużo, nie za mało, żeby móc wiarygodnie wejść w pewną relację. Oczywiście im dalej ta relacja będzie od naszego życia, tym większy będzie potrzebny research. oraz umiejętność przybliżenia sobie pewnych faktów historycznych z danej relacji. Poprzez wykorzystanie ćwiczenia śnienia na jawie, którego uczycie się na etapie przygotowania emocjonalnego. Pierwszym z ćwiczeń, o których wspomniałam i którym zajmujemy się na module 3, jest przygotowanie emocjonalne. Na tym etapie uczymy kursantów, w jaki sposób wejść w każdą, dosłownie każdą emocję. Oczywiście idziemy krok po kroku, zaczynając od tego, żeby zapoznać y, materię, z którą dany kursant pracuje, czyli innymi słowy mówiąc, jaki kto ma rodzaj wyobraźni. Ponieważ w przygotowaniu emocjonalnym używamy takiego narzędzia y, śnienie na jawie. I do śnienia na jawie wykorzystujemy wyobraźnię. Tak więc pierwszy etap zapoznajemy się, jaki typ wyobraźni dana osoba ma oraz oferujemy ćwiczenia, które mogą rozbudzić te obszary wyobraźni, które są jeszcze bardziej uśpione można powiedzieć, tak? Niektóre osoby mają wyobraźnię bardziej wizualną. Dla innych osób ważne są w ich śnieniach dźwięki albo smaki, a u innych to w ogóle nie występuje. Tak więc rozbudowujemy tutaj mięsień wyobraźni, tak, aby ona była giętka, sprężysta i służyła naszym aktorskim poczynaniom. Następnie wchodzimy w różne śnienia na jawie tematyczne na dany temat, które spodziewamy się, że doprowadzą nas do pewnego odczucia, uczucia do pewnych emocji. Tak więc rozpoczynamy od uczuć przyjemnych, na przykład błogość, aż do innych odcieni. Radości, bo te wszystkie uczucia będą w rejonie radości, na przykład ekstatyczna radość, tak? Pewien rodzaj radości. W kolejnym etapie zajmujemy się złością i tutaj również idziemy, tak jakby po skali w górę: czyli zaczynamy od poirytowania, a kończymy na. Yy, w kurwie. Yy, no i dalej zajmujemy się smutkiem, czyli od melancholii aż do rozpaczy. Przez te wszystkie etapy oczywiście przechodzimy wspólnie. Jesteście cały czas pod opieką swoich instruktorów, którzy dbają o to, żebyście umieli w te stany wejść, ale również, to co bardzo ważne w naszym treningu, wyjść i zrekompensować sobie to, czego doświadczyliście. Czyli jeżeli wchodzimy w emocje trudne, to uczymy też kursantów w jaki sposób można to sobie zrównoważyć, żeby nie było nieprzyjemnych doznań. W psychice. Mówiąc o relacjach międzyludzkich, w pierwszej kolejności warto by się zastanowić, czym jest relacja. Jest to, y, można nazwać, tak przynajmniej Meissner zaproponował, w jaki sposób my się do kogoś odnosimy. How do we relate to someone? Czyli ten sposób będzie nam określał i będzie też pokazywał widzowi, w jakiej dwójka aktorów jest relacji? I teraz są różne rodzaje, oczywiście, tych relacji. Na przykład możemy je podzielić na relacje znane nam z życia i te, których nie znamy. Możemy je również podzielić na relacje proste i relacje kompleksowe. I teraz yy, bardziej oczywiste jest to, które relacje znamy, a których nie znamy. Tak? Na przykład ja mam brata, więc nie wiem, jak to byłoby być siostrą siostry, czyli ta relacja dla mnie byłaby nieznana. Relacja siostry z bratem byłaby natomiast mi znana. Jeśli chodzi o relacje proste i kompleksowe, relacje proste to są takie, w których nie ma zbyt wielkiej głębi i nie ma tam za dużo historii. Czyli na przykład sąsiedzi, koledzy, koleżanki z pracy pani w sklepie ja jako klientka to by były proste relacje, które mogą mieć jakąś historię, ale nie jest ona zbyt głęboka. Natomiast te relacje kompleksowe to są takie, w których jest już przeszłość. Oczywiście jest ona wymyślona na potrzeby danego ćwiczenia, tak? Czyli mamy pewną historię Mamy najlepsze momenty tej relacji, najgorsze, moment y, pierwszej y, kłótni, na przykład moment pogodzenia się, czyli określamy sobie, na przykład, że znamy się przez pięć lat, jest dwójka, ja na przykład z partnerem, jesteśmy w związku od pięciu lat i to, i to, i tamto się zdążyło wydarzyć, a teraz jesteśmy w takim miejscu naszej relacji. Tak więc te relacje nazywamy kompleksowymi. Pewnym y, szczególnym Typem relacji są relacje zawodowe. Jest to fragment pracy, który jest bardzo przydatny w pracy zawodowej aktora, dlatego że jest wiele ról, gdzie nasze postaci mają zawody, których my po prostu nie znamy. Także tutaj w ramach modułu. Można sobie zrobić research, który jest wymagany do tego, żeby wejść w improwizację danej relacji zawodowej. Czyli zapoznajemy się z tym, jak to jest być lekarzem, jak to jest być prawnikiem, policjantem, osobą pracującą w wojsku czy w rządzie. Powiedzieliśmy sobie sporo o różnego rodzaju relacjach. A teraz chciałabym powiedzieć również o improwizacjach meisnerowskich. Bo te relacje eksplorujemy przy użyciu improwizacji. Słyszę od aktorów dość często, że nie lubią oni improwizować. Myślę, że jest to dlatego, że przynajmniej ja tak miałam, że dopóki nie weszłam w technikę Meissnera, to nikt mi tak dokładnie nie powiedział, na czym ta improwizacja ma polegać i jak do tego się przygotować. My idziemy z naszymi kursantami krok po kroku. Tak więc przygotowujemy improwizację, wykorzystując te umiejętności, które zostały nabyte na module 2, czyli ustaleniu sobie wyobrażonych okoliczności. Ustalamy relację, ustalamy jej historię, jeśli ona jest ostatnie wspólne wydarzenie, czyli co się wydarzyło pomiędzy mną a moją partnerką, partnerem, zanim tutaj w tym momencie w tej improwizacji się Potykamy. Potem w kolejnych etapach pracy mogą jeszcze dochodzić takie elementy jak właśnie przygotowanie emocjonalne, zadbanie o przestrzeń, przyniesienie rekwizytów, wykonanie serii śnień na jawie na temat historii tej relacji. Także to ćwiczenie jak zawsze cegiełka po cegiełce budujemy od prostego aż do całkiem kompleksowego. Co nie znaczy skomplikowanego. Tylko kompleksowego. Jak umiejętności nabyte w module 3 możecie używać w swojej pracy zawodowej? No tutaj pole mamy dość szerokie. Po pierwsze, będziecie mieli zrobiony research na temat sporej ilości relacji, w tym również różnych zawodów. Po drugie, nabędziecie taką umiejętność autentycznego działania, autentycznego zachowania się. W ramach zawężonych, tak, czyli mamy pewną strukturę, którą daje nam ta relacja, to też można bezpośrednio przenosić na pracę zawodową. Kolejnym ważnym aspektem, który możecie w swojej pracy wykorzystać, jest to, żeby zrozumieć nie tylko intelektualnie, ale doświadczyć właśnie poprzez szereg improwizacji, na czym polega intymność w różnego rodzaju relacjach. Bo intymność i werbalna, i fizyczna będzie zupełnie inna pomiędzy siostrami, pomiędzy partnerami, pomiędzy rodzicem a dzieckiem, oraz oczywiście w tych sytuacjach zawodowych. Także tego warto mieć świadomość i warto to wnosić do pracy. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia niedługo.